Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ja podczas moich podróży jakby zauważyłam, można powiedzieć, no trzy takie nurty, plus jeden przyszłościowy, ale trzy, które są obecnie teraz. Więc pierwszy z nich to jest, on często pojawia się w Polsce pod pojęciem ekodom. Pierwszy to jest właśnie budowanie takiego domu z naturalnych materiałów, super zaizolowanego, który nie traci ciepła, nie traci zimna latem, który ma nowoczesne technologie, elektrownię wiatrową, przydomową oczyszczalnię ścieków. Taki katalogowy ekodom, tak jak pewnie większość z nas sobie wyobraża, który jest dosyć kosztowny, bo mówmy się, wykorzystywanie tych samych naturalnych materiałów z certyfikatami tych wszystkich instalacji, to jest drogie i to nie jest dostępne dla wszystkich. I to często pojawia się w Polsce. Dosyć często pojawiało się w Holandii, ale już takie trochę złamane innymi stylami, o których zaraz opowiem. A na przykład w Urugwaju tego było bardzo mało. A w Urugwaju nagrywałam dwa domy, które projektował taki typowy urugwajski nagradzany architekt. I one nie miały żadnych takich zaawansowanych instalacji. Więc tak, drugi nurt, taki zupełnie przeciwny, to jest dla osób, które nie mają zbyt dużo pieniędzy i one dużo kombinują. Tego było mnóstwo w Urugwaju i dosyć dużo w Holandii. To są domy wykorzystujące dużo materiałów z recyklingu, z drugiego obiegu, jakieś takie różne sprytne rozwiązania w Urugwaju. To jest też bardzo generalnie to, jak wygląda dom jako architektura, jest mocno związane po pierwsze z klimatem, a po drugie z prawem, które jest w danym państwie. Urugwaj jest bardzo wolnym państwem. I tam jest jakby, ludzie mogą sami budować sobie domy tak naprawdę. Jest bardzo mało przepisów, które definiują to, jak dom ma wyglądać. Więc dużo osób, które ja tam poznałam, wybudowało swoje domy własnoręcznie, bez projektu, bez architekta, tylko oni sami po prostu kombinowali i wymyślali. Więc tam jest mnóstwo takich super sprytnych rozwiązań, typu wykładanie ścian europaletami i schodów. Jeden dom, który nagrywałam, miał wszystkie okna i drzwi z recyklingu i one były wszystkie zupełnie w innym stylu i wyglądały rewelacyjnie, takie były z duszą. Stół był wykonany, ten film jest u mnie w ogóle na YouTubie, taka krótka wersja. Stół był wykonany z drewna ze spalonej stodoły, które oni gdzieś tam... ze spalonej stodoły, z drzewa, z gatunku drewna, które już wyginęło, więc w ogóle nie byłoby opcji, żeby coś takiego zrobić. Chroniony gatunek. Tak. Tak, tak. Więc no, oni mają tam tysiące sprytnych rozwiązań. Na przykład dom, o którym ja mówię, on tam miał 80 metrów i kosztował łącznie 100 tysięcy złotych jakby z całym wyposażeniem, ze wszystkim, z meblami i tak dalej. Więc to nie jest jakaś tak naprawdę wysoka kwota, jeśli się pomyśli o budowie domu. I tak samo tego dużo było tego typu rozwiązań w Holandii, ale Holandia to jest taki trochę miks, bo Holandia jest bogatym państwem, oni też nie boją się eksperymentować i tam nowoczesne technologie łączą się właśnie z wykorzystywaniem tego, co już mamy w jakiś taki fajny, sprytny sposób. I ja też tak, to jest ten nurt, w którym ja najbardziej się utożsamiam, żeby korzystać z tych nowych osiągnięć, ale żeby wykorzystywać dużo starego. Na przykład w Holandii oni w ogóle nie boją się kupować jakichś tam, nie wiem, antyków, starych mebli. Znaczy antyków, to jest inna historia, ale wiesz, mebli z drugiej ręki, zgarniania mebli ze śmietników. Ja mieszkałam przez rok w Holandii. Nie mieliśmy jakoś super dużo kasy, byłam wtedy na studiach i to jest normalne, że idziesz wieczorem przez miasto, a tam pod śmietnikami stoją, wiesz, jakieś super meble, drewniane krzesła, mega kanapy, łóżka, lampy, drewniane kosze, po prostu no wszystko, więc oni to wystawiają, bo wiedzą, że ludzie sobie to potem zgarniają. Co na przykład w Polsce wciąż używanie, bo jestem też architektem, projektuję domy i ekologiczne wnętrza w Polsce, więc mam taki feedback ze strony klientów. To nie jest aż tak, ludzie boją się kupować rzeczy z drugiego obiegu, czy to do budowy domu, na przykład okna, czy meble. Niektóre meble tak, a na przykład kanapę, łóżko, to są takie rzeczy, że ludzie nie chcą mieć łóżka albo kanapy, na której ktoś siedział. U nas jednak w Polsce jest tak, że ludzie chcą mieć takie coś porządnego, takiego na lata. Ile ja się narozmawiałam z ludźmi, że dom drewniany to nie jest coś, co jak przyjdzie podmuch wiatru, to
winie. Więc widzisz, no trzy jakby, no nie trzy kontynenty, ale trzy państwa i trzy zupełnie różne mindsety i jakby trzy, no trzy albo nawet więcej opcji na budowanie ekodomów. I każda jest super. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.